drodzy państwo. Jeśli myślicie, drodzy państwo, o potrawie, która wyróżnia nas w kulinarnym świecie, od razu zapomnijcie o gołąbkach, barszczach, kotletach schabowych, kaszy gryczanej, kapuście słodkiej bądź kiszonej. Te wszystkie rzeczy i w innych kuchniach, w kuchniach innych nacji występują. Czy jest zatem coś, co wyróżnia nas, późnych wnuków Odona Plfacza, Władysława Laskonogiego, czy też Mieszka Starego, co wyróżnia nas w kulinarnym świecie? Jest to żur. Żuru, drodzy państwo, żadna inna nacja nie robi. Mój stosunek do żuru jest wielce skomplikowany, ponieważ zarówno się go brzydzę, jak i go kocham. A brzydzę się wtedy żuru, kiedy zrobiony z różnych proszków, różnych rzeczy instant, półproduktów. Żur, żebym go kochał, musi być zakiszony w sposób tradycyjny. I pokażę państwu, jak to się robi. Bardzo prosta rzecz. Musimy mieć li tylko mąkę żytnią. Tutaj są ziarna żyta, tutaj jest mąka z tych ziaren, do tego jeszcze tylko czosnek i wspaniała, jak najlepszej jakości, źródlana, przegotowana woda. Przygotowanie tego jest równie proste jak niemiecka autostrada. Trzeba zacząć od posiekania kilku ząbków czosnku. Wystarczy je posiekać byle jak. A ilość czosnku jest uzależniona od tego, jak mocno czosnkowy żur chcemy osiągnąć. Ja przyznam się szczerze, że jeśli nie czuję wyraźnego smaku czosnku w żurze, to taki żur mam za nic. To jest po prostu jakiś nędzny i straszny żureczek. Żeby to był żur, prawdziwy żur, proszę wczuć się w dźwięk tego słowa. Ono jest mocne, męskie i bardzo treściwe. Dlatego też czosnku powinno być sporo. Teraz to trzeba wszystko wlać najlepiej właśnie do takiego kamionkowego naczynia. I już dodajemy mąkę do tego. Kopiatą łygę mąki i jeszcze odrobinkę na wszelki wypadek. I teraz zalewamy to, jak powiedziałem, najlepszej jakości wodą. Najlepiej, gdyby to nie była woda z naszych wodociągów, bo ta z reguły, a już zwłaszcza w wielkich miastach, jest po prostu nie do użycia. I teraz to należy przykryć ściereczką. Tutaj mam piękną, lnianą ściereczkę. No to w zasadzie jest obrus, ale tym lepiej dla żuru. Len to jedna z naszych specjalności, nie kulinarnych do końca, chociaż siemię lniane też się je, ale z pewnością wizualnych. I to trzeba teraz przykryć, odstawić w ciepłe miejsce. Tak jest ciepłe, bo to przecież musi zacząć fermentować. W lecie wystarczą temu 4 dni, w zimie 5 do 6. Tradycja wschodnia każe uczynić rzecz jeszcze jedną, mianowicie każe zaraz po wyjściu z sauny, po ewentualnym przekąszeniu czegoś, zanurzyć swe ciało w najbliższym dostępnym zimnym akwenie. Taki akwen tutaj jest. Więc ja już będę się z państwem żegnał i wskoczę tutaj. To jest boczna odnoga Narwi. Korzystam z nieobecności łabędzi, bo rozsierdzone łabędzie podobno gorsze są od wściekłego rosomaka. Kłaniam się państwu nisko. Do widzenia.